Siemaneczko, z tej strony Miszczu. Witajcie serdecznie, drodzy widzowie. Dzisiaj, jak jeszcze widzicie, bo już tak naprawdę za chwileczkę będzie ciemno całkowicie, znajdujemy się na plantacji grochu siewnego. Zdecydowałem się wjechać. Zauważyłem bardzo dużą ilość mszyc w ogóle wszędzie, w warzywach, wszędzie naprawdę. Ogrom, naprawdę ogrom mszyc w tym roku. Zobaczcie, ile tego tutaj mamy. Na jednym kwiecie trafiają się naprawdę rośliny, gdzie tylko tutaj na samej górze jest około 20 osobników. Wiadomo, są też i czyste rośliny, ale tak czy inaczej próg szkodliwości został przekroczony i to znawiono. Groch, jak widzicie, naprawdę zapowiada się rewelacyjnie, jeżeli tylko wody nie braknie i rzeczywiście zwalczymy te szkodniki. Mszyce aż tak groźne, aczkolwiek są groźne, bo mogą mi doprowadzić nawet do obumarcia całkowitego rośliny, jeżeli chodzi o groch. Także są też groźne strąkowiec, natomiast w późniejszym okresie czasu no, pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli zbierzemy w ogóle ziarno ze strąkowcem, no to tak naprawdę totalna porażka, dlatego trzeba skutecznie z nim walczyć, choć aktualnie mamy już ograniczone możliwości, bo zostało wycofanych wiele środków naprawdę skutecznych w tej uprawie. No ale tak czy inaczej trzeba się posiłkować czymkolwiek innym, co jest dostępne. No i na ile jest to możliwe walczyć z tymi szkodnikami, bo tak jak powiedziałem, no strąkowca nie ma, nic takiego nie zauważyłem, natomiast mszyc ogrom. No i wjeżdżam, zdecydowałem się, że wjadę, jeden wjazd tak naprawdę chyba mi nie wystarczy, bo zwiększyłem znacząco ilość wody, no żeby rzeczywiście ten zabieg był skuteczny, dlatego na jakiś hektar zabraknie mi przy pierwszym opryskiwaczu, dlatego możliwe, że dojadę do końca i będę pruł, bo jeszcze tak około hektara zostanie mi, dwie ścieżki wjechać, zwalczyć już na całym polu, żeby to było czyste, dlatego nie przedłużając, dzisiaj naprawdę krótki vlog, chciałem, abyście zobaczyli, jak wygląda to wszystko. Aktualnie w tym miejscu znajduje się na odmianie batuta, w tej części tutaj w kierunku kurnika, znaczy się gdzieś od tego miejsca, bo zabrakło materiału siewnego, tak naprawdę na tyle kupiłem, nie zabrakło. Na ile miało wystarczyć, to wystarczyło, resztę dosiewałem mecenasem i tam za tym grochem, tutaj w tą stronę już są pola, też mam mecenasa i naprawdę jak na ten rok, jak na wygląd jęczmienia jarego, którego tak naprawdę wam na moich polach tutaj jeszcze nie pokazałem. Pokazałem wam ten słabszy, aczkolwiek byłem tam dzisiaj i po tym zabiegu jeszcze poprawił się, w ogóle jeździłem tam dalej, naprawdę miejscami jęczmień był jeszcze piękniejszy niż wam pokazywałem tam, aczkolwiek jeżeli można go nazwać słabym, bo i tak jak powiedziałem, zasiew jęczmienia jarego nie tyle był rzeczywiście strzałem w kolano, a no nie spisuje się tam najlepiej. Tak czy inaczej tragicznie nie wygląda. Powiedzmy, że jestem z niego zadowolony, ale jak widzicie, groch po raz pierwszy na tej działce zaprawiony nitraginą. Co zauważyłem w tym roku na pewno? Groch nie udaje się na glebie
gdzie są kamienie wapienne, takich chropach. Mam tutaj na tym polu kilka takich miejsc i było to widoczne. Wjechałem z mikroelementami, troszeczkę zasiliłem ten groszek i zebrał się w tych miejscach i na całości oczywista rzecz także. Tak czy inaczej na tych miejscach chropowatych jest groch słaby, słabszy, nie słaby. Także jeżeli ktoś takie gleby ma, to nie polecałbym wysiew grochu. Przynajmniej na moim terenie tak to wygląda. Zobaczcie, jakie to jest wszystko, kurcze, zwięzłe, 3 metry w oddali, nawet dalej, kiedy tutaj ruszam, delikatnie porusza się ten groch, także no miejmy nadzieję, że wytrzyma to do żniw, że ustoi i bezproblemowo będzie dało się to zebrać, bo naprawdę z tego, od ilu z wiedzy, jaką posiadam, od ilu lat już uprawiamy w naszym gospodarstwie groch, to naprawdę tak chyba nie wyglądał nigdy, aczkolwiek w poprzednim roku wyglądał także pięknie, natomiast niestety blisko przed żniwami poszedł jakiś nawalny deszcz, już dobrze nie pamiętam, i ciężko było go zebrać, dlatego jeżeli udałoby się go skutecznie wykosić, to powinno być naprawdę fajnie i na pewno po tym roku, już nie zapeszając, no chciałbym, aby ta uprawa została w moim gospodarstwie, aby nie wchodzić póki co jeszcze w ten rzepak. Myślę, że groch będzie wystarczający, jeszcze zwiększę trochę areał jego wysiewu i też na pewno się sprawdzi. Tam tak naprawdę rozpocząłem na tamtej części nagrywanie, natomiast już nie będę dołączał, krótki film z tego, jak to u mnie wygląda. Lecę z tematem, bo za chwilę będzie ciemno, a też w ostatnich dniach się kiepskawo czuję, dlatego uciekam szybko do domu poleżeć i tak naprawdę odpocząć. To trzymajcie się, moi widzowie, pozdrawiam was serdecznie, hej, mistrzu.